ten krótki film ma na celu pokazanie, jak naprawdę wygląda wykonanie otworu wiertniczego do głębokości 5 km. Aby wytypować miejsce wiercenia, wykonuje się badania geofizyczne. Następnie teren przygotowywany jest podobnie jak do budowy. Wieża wiertnicza ma kilkanaście do kilkudziesięciu metrów wysokości i dość duże agregaty prądotwórcze oraz silniki napędzające przewód wiertniczy zakończony świdrem. Podczas pracy poziom wytwarzanego hałasu zbliżony jest zwykle do odgłosu traktora orzącego na polu, a 100 metrów za otaczającym wiertnie wałem ziemnym wiercenia praktycznie nie słychać. Przy szczelinowaniu jest nieco głośniej, ale i tak z odległości około 200 metrów słychać dźwięki na poziomie około 70 dB tylko przez kilka godzin. Przewód wiertniczy wchodzi w głąb ziemi w tempie nawet ponad 100 metrów na dobę. Dotychczas najszybsze wiercenie odbyło się w Tajlandii ponad 1500 metrów na dobę. Jeszcze kilkanaście lat temu głębokie wiercenia na ponad 5 km trwały nawet 2 lata. Dziś to kwestia kilku tygodni. Do niedawna za głębokie wiercenia uważano 2-3 tysiące metrów. Dziś natomiast, ze względu na postęp technologiczny, tempo wiercenia oraz przyjazność dla środowiska, głębokie wiercenia to 5-6 km w głąb ziemi i więcej. Wywiercony otwór jest zabezpieczony rurami okładzinowymi, najczęściej stalowymi, i specjalistyczną warstwą cementową izolującą od otoczenia, więc wody podziemne są całkowicie bezpieczne. Podczas wiercenia musi się także odbywać schładzanie rozgrzanego świdra, a fragmenty rozkruszonej skały, tak zwane zwierciny, muszą być wynoszone na powierzchnię, przechowywane w bezpiecznym i odizolowanym miejscu oraz częściowo poddawane recyklingowi. Stąd wytwarzane są i wprowadzane do wywierconego otworu tak zwane płuczki wiertnicze, zawiesiny zawierające minerały ilaste i rozpuszczone sole mineralne. Przewód wiertniczy zagłębia się w coraz to niższe warstwy ziemi. Wyciągane są kolejne elementy rdzenia. W Polsce najgłębsze wiercenia przekraczają 7 km. Popatrzmy teraz, jak wygląda to w skali. Przyjmując właściwą perspektywę i patrząc w prawdziwej relacji, widzimy, że średnica otworu jest mikroskopijna, wręcz niezauważalna w stosunku do głębokości, do jakiej wiercimy. Spójrzmy, jak wygląda szczelinowanie skał. W otwór wiertniczy wprowadzane są mikroładunki, które wybuchając perforują rurę w przewidzianych miejscach i tworzą szczeliny w skałach. Widzimy tu basen z wodą o objętości wielu tysięcy metrów sześciennych. Przez otwór wiertniczy wtłaczane są pod ciśnieniem kilkuset atmosfer płyny szczelinujące złożone z wody i rozpuszczonych soli w ilości wydawałoby się znaczącej. Wtłoczona pod ciśnieniem kilkuset atmosfer woda dokonuje tysięcy maleńkich pęknięć skał i wnika w nie. W zależności od celu wiercenia w wodzie zawarte są substancje udrażniające szczeliny, w tym szczególnie drobiny piasku, które nie pozwalają zamykać się tym szczelinom. Taka metoda szczelinowania służy do udrożnienia przepływu gazów i cieczy, które mają być wydobywane. Metoda ta jest stosowana od kilkudziesięciu lat także w Polsce, w szczególności w geotermii oraz przy wydobyciu gazu i ropy naftowej. Dzięki niej przepływy na powierzchnię są znacznie szybsze i wydobycie jest efektywniejsze. W wielu przypadkach, w polskich warunkach geologicznych bez szczelinowania, wydobycie na powierzchnię wód termalnych byłoby w praktyce niemożliwe. Gdy widzimy ten duży basen wody, przeciętnego obserwatora może ogarniać niepokój, że tak duże ilości wody są wtłaczane w głąb ziemi. Spójrzmy jednak, jak to wygląda w rzeczywistości w stosunku do głębokości wiercenia. Oto widzimy basen,
postawiony na końcu odwiertu. Praktycznie znika nam z pola widzenia. Ilość wody w basenie jest porównywalna do ilości wód termalnych w Toruniu, wydobywanych w zaledwie kilka godzin. Czyli ilość wody wtłoczonej jest mikroskopijnie mała w stosunku do tego, co wydobywamy z otworu geotermalnego w ciągu wielu lat eksploatacji. To ukazuje skalę ingerencji człowieka podczas wierceń w porównaniu do korzyści z tego płynących. Porównanie skali wierceń w profilu geologicznym do wysokości wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie uzmysławia, jak minimalną ingerencją w warstwie ziemi są wiercenia. I jeszcze jedno. Wiercenie na głębokość 5000 metrów zaledwie dotknęłoby niektórych miejsc największych na Ziemi równin, tak zwanych równin abysalnych dna oceanicznego, i stanowiłoby mniej niż połowę głębokości najgłębszych rowów oceanicznych.